No to już taka tradycja nam się zrobiła, że od czasu do czasu na Tour de Tour spotykam się z Czesławem Langiem. Witam Cię, Czesławie. Witam Cię serdecznie, Daśku. I co mi się rzuciło w oczy, jak wszedłem do Twojego gabinetu? Mapa Polski, nad którą spędzasz teraz czas, rozłożona, pookreślone. Właściwie mógłbym tak po cichu porobić zdjęcia i zobaczyć, gdzie, do czego się przymierzasz. Na razie wiemy, że Poznań, tak? Na razie wiemy, że Poznań, tak, zaczynamy, no chcemy trochę tak, to co mówimy, Tour de Pologne to jest wyścig dookoła Polski, prawda? Wiadomo, że 7 etapów nie obejdziemy takiego dużego obszaru, więc dzielimy tą Polskę tak na regiony, na obszary, na stronę wschodnią, w stronę zachodnią. Wiadomo, że zawsze organizując wyścig, gdzieś te góry muszą być, te góry mamy takie, jakie mamy, ale staramy się wykorzystać je jak najlepiej. No i jubileuszowy wyścig 80., 95. urodziny, 30 lat, jak już robimy Tour de Pologne w tej nowej formule jako Lang Team, no przerzucimy ze wschodu na zachód. No i stąd właśnie propozycja do Wielkopolski, że pierwszy etap właśnie był tam rozegrany. I później co? No jakoś do tych gór trzeba dojechać, po zakończenie rozumiem tradycyjnie w Krakowie. No Kraków się stał tak dla Tour de Pologne, jak Paryż dla Tour de France, więc chcemy też uczcić ten jubileusz właśnie tą metą, piękną metą w Krakowie na Błonia. To już jest tradycja, piękny sprint i zawsze, zawsze wielkie, wielkie emocje. Coś więcej od Ciebie wyciągnę? Góry troszkę inne niż do tej pory? Troszkę się przenosimy tutaj, jeśli chodzi o góry, też w inny region? Na pewno będziemy musieli troszkę inne góry wrzucić, na pewno no, też zostawić ten etap jazdy indywidualnej na czas, bo wiadomo, że no, nie mamy takich gór jak Francuzi czy Włosi, że jedziemy gdzieś tam do nieba. Mamy mniejsze góry, ale na pewno nie będzie łatwy wyścig. Na pewno z 2-3 etapy szykujemy takie wymagające, coś nowego, coś co zaskoczy i kolarzy, i kibiców. Coś jeszcze planujesz takiego specjalnego z okazji tej rocznicy, czy tych kilku nawet no, na pewno będziemy chcieli przypomnieć trochę historii Tour de Pologne, nie wiem, zaprosić zwycięzców, może jakąś galę zrobimy wiosną, gdzie byśmy zaprosili zwycięzców Touru, tych wszystkich partnerów, z którymi byliśmy, no bo to jest naprawdę piękna, piękna data, 95. urodziny, już 30 lat w tej nowej formule, czyli już trochę historii się zbudowało. No i ja cieszę się bardzo, że na swojej drodze znalazłem i partnerów medialnych, którzy z nami budowali ten wyścig, dlatego chciałbym też, żeby ich uhonorować, podziękować wszystkim. No a najbardziej chyba tym kolarzom, którzy wygrywali, którzy startowali w Tour de Pologne. Tym bardziej, że no, część z nich odchodzi niestety, bo to no już tak, też są kolarze, tak, którzy mają swoje lata. Swoje lata, no wyścig ma swoje lata, kolarze mają swoje lata. Tak. I na pewno warto ich spotkać. Powiedz mi, bo John LeLang dołączył do Lang Teamu, to taka gorąca dosyć wiadomość, człowiek, którego dobrze znamy i z lat pracy w Lotto Soudal, ale też człowiek, który wcześniej pracował przy organizacji m.in. Tour de France. Powiedz, no tak jako transfer kolarza Cię spytam, to będzie wzmocnienie jakiego rodzaju dla Lang Teamu? No na pewno wzmocnienie międzynarodowe, bo widzimy, że jednak w tym środowisku międzynarodowym cały czas trzeba budować swoją pozycję, swoją siłę, bo przecież licencja World Touru, jak raz ją dostaniesz, to znaczy, że dostajesz do końca życia. Ciągle trzeba dbać o nią, ciągle trzeba pilnować, jest tam te 100 ileś punktów do wypełnienia i tak dalej. No i jest to budowanie też silnej pozycji na rynku międzynarodowym. To myślę, że John przez 10 lat będąc przy organizacji Tour de France, później pracował też przy organizacji Mistrzostw Świata i tak dalej, no, menadżer wielkich grup zawodowych, to swoje doświadczenie, tym bardziej, że on jest Belgiem. Belgusy mają kolarsowe krwi, a jego ojciec przez praktycznie całą karierę Eddie Merckxa był osobistym menadżerem i trenerem Ediego Merckxa, czyli taka rodzina bardzo, bardzo kolarska, bardzo kochająca kolarstwo. Myślę, że przyda się trochę dla nas też takiej no, nowej krwi, wprowadzenia jakichś nowych elementów, czy to marketingowych, czy to prawda, jakichś takich innych trochę kontaktów, takie trochę inne spojrzenie. Myślę, że on jako taki general manager wprowadzi trochę takiej nowości i myślę, że to się bardzo przyda, tym bardziej, że też widzimy i wiemy, że w kolarstwie szykuje się jeszcze jakaś inna reforma, że jeszcze w samych World Tourach będzie się coś zmieniało i tak dalej, więc taka pozycja na arenie międzynarodowej, oprócz tego, że Agata nas reprezentuje w UCI i tak dalej, no to myślę, że takie wsparcie ze strony Johna też na pewno będzie dobre, bo to i języki, i kontakty, i znajomości, też przecież w UCI pracował wiele lat, zna tych ludzi, na pewno się to przełoży też na pozycję naszego wyścigu.
No i jak powiedziałeś, jest Belgiem. Widziałeś, jakie szaleństwo było teraz w Belgii, kiedy Remco Evenepoel przywiózł koszulkę Mistrza Świata. Belgia to kocha kolację, to jest religia, to już jest religia. Tam sobota, niedziela, wszyscy siedzą, piwko piją, oglądają wyścigi i ciągle tych wyścigów pełno fajnych, nowych talentów, kolarzy i tak dalej. No i znów kolejny kolarz, który wygrał Tour de Pologne, teraz robi takie rzeczy w światowym peletonie. Niesamowity jest ten chłopak. Powiedziałem już kiedyś, dawno, gdzie tak wszyscy na mnie patrzyli trochę podejrzliwie, że Tour de Pologne ma też swój charakter, no bo wiadomo, nie będziemy nigdy Tour de France, nie będziemy nigdy Giro d'Italia, nie będziemy się porównywali, kto ma większe góry, kto ma większe ten, po prostu mamy swój charakter i w tym charakterze trzeba się odnaleźć. To jest tak jak ja. Trafiłem do zawodowego peletonu jako kolarz, który zwyciężał. Zwyciężyłem jako amator 200 ileś wyścigów. Miałem medale Mistrza Świata, Igrzysk Olimpijskich, ale w tych warunkach, do których trafiłem, musiałem znaleźć swoje miejsce. Więc szybko się przestawiłem i stałem się kolarzem, który jeździ świetnie na czas i w drużynie, który rozprowadza świetnie na finisz. Później jak do mnie dokoptował Leszek Piasecki, to stworzyliśmy taką parę, no, że w zasadzie nie było ucieczki, której byśmy nie dogonili. Specjalnie odpuszczaliśmy ucieczki, żeby je gonić. Jak już było 5-6 minut przewagi, że już była panika, że nie wiem, Saroni tracił koszulkę lidera czy coś, no to przyjeżdżał do nas dyrektor sportowy Pietro Algeri i mówi: o, ragazzi, trzeba jechać, nie? No to my wtedy z Piaskiem, nie tak jak teraz, gonią tam sekunda po sekundzie, prawda, się odrabia i dogonią ich tam na 10 do mety. A my po prostu, jak goniliśmy, to także co kolarze jechali 2 metry jedno od drugiego przez 20 kilometrów, że jak już dogoniliśmy tych uciekinierów, to już kurde nie było żadnego odjazdu. Czyli po prostu wiedzieliśmy, jak znaleźć swoje miejsce, jak znaleźć swoją pozycję w tym peletonie. Oczywiście też jak była okazja, to wygrywaliśmy, przecież Leszek wygrał tyle pięknych czasówek. Ja też wygrywałem i prologi, i etapy na Tour de France. Leszek założył koszulkę lidera najlepszego, ale znaliśmy swoje też miejsce i wykorzystywaliśmy to. Podobnie jest Tour de Pologne. Nie będziemy nigdy, no nigdy nie byłbym Moserem czy Saronim, bo raz, że byłem w innym państwie, inne warunki też, inaczej też się promowało tego kapitana, bo się pracowało, nie wiem, na Saroniego czy na Mozera, bo to gwarantowało menadżerowi na koniec roku, że idzie do ciebie jako sponsorem, mamy Francesco, wygrał tyle wyścigów, wygra, a nie kto tam z tyłu jest, to z tyłu to są pomocnicy. No i tutaj też mówię, nie będziemy się nigdy porównywali do tych wielkich World Tourów, bo to jest historia, to są pieniądze, potężne pieniądze, to jest zupełnie inaczej, ale my tymi naszymi środkami, jakie mamy, jedziemy na równi, bo jesteśmy w World Tourach, mamy ten sam regulamin, mamy te same ekipy i właśnie odnaleźliśmy swój charakter, tak jak tu w tym zawodowym peletonie, żeśmy się wyspecjalizowali w czymś. Tak samo Tour de Pologne się wyspecjalizował w tym, że tak jest przygotowana trasa, tak jest dobierana trasa i tak, że to jest wyścig bardzo otwarty. Tu nie przyjeżdża, nie wiem, Pogacar i zamykałem cały wyścig, bo Pogacar ma wygrać etap pod górę i cały wyścig. Nie, to jest wszystko otwarte. Tu są etapy dla sprinterów, tu są etapy dla właśnie kolarzy, którzy próbują gdzieś tam swoich sił po górkach, bo też mamy gdzie tam te górki zrobić. Małe, ale będzie mamy meta pod górkę? Będzie. Planujesz? Dwie. Dwie nawet. O proszę, no to coś się da wyciągnąć. No, nawet trzy może. Zobaczymy. No ale i właśnie Tour de Pologne, kilka lat temu powiedziałem, że Tour de Pologne odkrywa gwiazdy, bo tak, zaczynał Contador, w ogóle wygrał w Karpaczu i swoją pierwszą taką czasówkę pod górę. Michał Kwiatkowski, Rafał Majka, no później Peter Sagan, przecież jak wygrał, to wszystko to za kolarz, nie? W ogóle nie tego. No mieliśmy Almeidę, mieliśmy Remco Evenepoela, Huntera, który wygrał. To są wszystko kolarze, o których będziemy my słyszeli, o których zresztą wiesz, jak komentujesz wyścigi, widzisz, ilu tutaj tych zwycięzców turu, tych kolarzy, którzy przyjechali do Polski, wygrywa później wielkie tury i tak dalej, także... Faktem jest, że na którego kolarza się nie spojrzy, to właściwie gdzieś tam, jak poszukasz, to gdzieś tam kiedyś wystartował, albo wygrał. Także, no i tak się na to nastawiamy, przecież nie oczekujemy, że tutaj przyjedzie, nie wiem, Pogacar, który wygrał tydzień temu Tour de France, no bo nie, no bo on ma inny program, inaczej, prawda, ułożony. Ale jest to wyścig o tyle fajny, o tyle ciekawy, że przyjeżdżają świetni kolarze, świetni zawodnicy i też no, różnimy się od innych wyścigów przede wszystkim i organizacją, i bezpieczeństwem. Na pewno większą przewagę kładziemy uwagę na bezpieczeństwo nawet niż te wielkie tury. Lepiej jest trasa zabezpieczona pod względem bezpieczeństwa i policji, i straży pożarnych i tak dalej. Na pewno też, już tak jak się chwaląc, co mamy lepsze, na pewno lepsze mamy hotele.
bo jechałem kilka razy i Tour de France i to prawie prawda, potwierdzam, też byłem na kilku wyścigach, gdzie wyglądało to hotele, lepsza gościnność i tak dalej. Też z tego względu, że no my musimy tak więcej robić niż właśnie ci organizatorzy tych wyścigów we Włoszech czy we Włoszech, na zachodzie Europy, bo jak tutaj przyjadą, to i mam też inne oczekiwania. Więcej by od ciebie chcieli, nie? Mała dziura w drodze, o Jezu, mała dziura w drodze w Polsce, o Jezu. To staramy się też dawać krok do przodu, bo na przykład dla nas wielkim jest wysiłkiem teraz właśnie strefa mety, bo tutaj dzięki firmie Drutex, dzięki temu, że mamy firmę Boplan, od której wypożyczamy te wygrodzenia, to mamy takie wygrodzenia tych ostatnio 300 metrów, które są regulaminowo z UCI, że nawet nie mają tego wielkie tury. Nie ma tego Tour de France, nie ma Giro d'Italia. Jest to potężny wysiłek kosztowy, organizacyjny, bo my musimy przed wyścigiem wysłać do Belgii 10 tirów, zapakować całą tą scenografię, te płoty, przywieźć do Polski, codziennie rozkładać i składać, a są duże, naprawdę duży wysiłek finansowy przede wszystkim, ale mamy coś innego. Mamy coś lepszego niż te wyścigi na zachodzie. Mamy tą bramę przecież mety, to jest ta brama, ta sama, która jest na Tour de France. Także, że dbamy o to i musimy, ciągle musimy walczyć. To nie jest tak, że raz coś dostałeś, to tak jak ze zdrowiem. Jak masz zdrowie, to jak o niego nie dbasz, to ci naprawdę ucieknie. Jak masz formę, jesteś dobry i nie dbasz o tą formę, to też ci ucieknie. Tak samo tutaj z pozycją wyścigu. Cały czas trzeba dbać, cały czas trzeba krok do przodu stawiać i tak dalej. To zobacz, teraz na przykład no, już trzeci rok rzędu transmisje z wyścigu no, są od startu do mety. Startujemy, jesteśmy z kolarzami, kończymy, czyli minimum te 5 godzin pokazujemy kolarzy. To też nam otwiera nowe horyzonty budowania transmisji, bo podobnie jak Francuzi, Włosi, możemy obok tej rywalizacji sportowej pokazać piękny kawałek Polski na cały świat. To trafia do ponad 100 państw na całym świecie i możemy być dumni z tego, że mamy taką imprezę, która jest tak zrobiona, że oprócz emocji sportowych możemy pokazywać Polskę i promować Polskę na świecie. No te trasy w ostatnich 2 latach to rzeczywiście była promocja, bo widziałem jak zachwyceni byli nawet no, dyrektorzy też, ekip ale... tych zagranicznych, co oni mówili, jak kiedy jechaliśmy przez te Bieszczady, no przepiękne etapy. I widziałem, że też miasta były zadowolone, że miasta bardzo chciały, żeby ten wyścig tam został, a ty jednak przenosisz. No wiesz, chociaż kusiło pewnie trochę, jak miasto mówi, słuchaj, no zostań. Spojrzeć na oczekiwania takiej grupy, takich hejterów, którzy to od razu by ci powiedzieli, no znowu to samo, znowu, ale to nie chodzi o to. Chodzi o to, że tak jak na początku powiedzieliśmy, oczywiście emocje sportowe są najważniejsze, ale równolegle promocja Polski, promocja swojego kraju, promocja regionów i tak dalej. Stąd też, jak zwrócił uwagę, zmieniła się jakość transmisji telewizyjnej, nie? Tego, przepraszam, co pokazujemy, bo mówię, pokazujemy wyścig, ale oprócz tego już wcześniej przygotowane materiały, że jesteśmy, nie wiem, Karwaria Pacławska, wejdziemy do środka, pokażemy co to jest, przypomnimy historię i tak dalej. I to jest piękne, bo to oglądają też oczywiście kibice kolarscy, ale też ludzie się interesują. Ludzie, którzy nawet, tak jak mówisz, zagranicy gdzieś nie widzieli, o kurczę, jaka ta Polska jest fajna, ile tu fajnych rzeczy można zobaczyć. No, ja sam teraz szykując ten etap pierwszy, kurczę, sam nie wiedziałem, że trafiłem w miejsce takie, gdzie no, można powiedzieć, się Polska zaczynała, Mieszko, wszystkie na Wielkopolsce, prawda, i tak dalej. Sam się uczysz historii przy okazji. Sam się uczysz historii, no naprawdę, i tutaj Wikingowie gdzieś tam przyjeżdżali i tak dalej, także że na pewno fajno, to jest no, takie odkrywanie też Polski, pokażemy kibicom naprawdę w przyszłym roku też piękny kawałek i wyścigu, na pewno z wielkimi emocjami, ale też i Polski. Powiedz mi, bo tak sobie patrzyłem na tę mapę, ja rozumiem, że to jest mapa nie tylko na przyszły rok, bo tu kawał tej Polski jest poznaczony. Zobacz, jak to było, zobacz, który to jest rok i widzisz, była wydana mapa z trasą Tour de Pologne. Tak. To była trasa, który to jest rok, zobacz, czekaj. To jest 660 Tour de Pologne. 60, też jubileuszowy. I widzisz, i tutaj z firmą Fiat, żeśmy to wydali, po prostu pracowaliśmy wtedy z nimi. No i zobacz, etapy, starty, premy, startowaliśmy w Gdańsku, a kończyliśmy w Karpaczu, kawał wyścigu, nie? No rzeczywiście, Polska przecięta cała. No, Warszawa też widzę taka pokreślona, wróci wyścig do Warszawy, no w przyszłym roku nie, ale chcesz, chcieli, żeby wrócił? Będziemy chcieli, no wiesz, największy
no teraz z miastami, miasta mają swoje obciążenia, mają, prawda, idziesz do miasta, oni mówią, no fajnie byłoby, ale mamy 1000% więcej zapłacić za energię w szkołach, w szpitalach, w tamtym, czyli na pewno taki budżet, żeby zebrać na wyścig, no to musimy każdego w jakiś sposób tam prosić o dołożenie się do tego. Wiadomo, że to jest duży budżet, żeby to zorganizować, żeby wyprodukować sygnał, żeby wszystkich gdzieś tam ugościć, położyć w dobrych hotelach, zapłacić nagrody, spełnić te wszystkie warunki UCI. I to jest naprawdę duży wysiłek finansowy, ale myślę, że właśnie w takich dużych miastach to największy problem jest ze zmianą organizacji ruchu. Bo to są potężne pieniądze i tak dalej, i tak dalej. Także, ale myślę, że na pewno wrócimy do Warszawy, przecież to jest nasza stolica i bardzo ją kochamy. Wiele razy Tour de Pologne tutaj przyjeżdżał i można było to zrobić, także myślę, że na pewno wrócimy do Warszawy. Czyli w przyszłym roku startujemy tutaj, kończymy tutaj, a co pomiędzy to się jeszcze okaże, ale mety pod górę będą. Będą. Powiedz mi, czy ekipa Human Powered Health, która zatrudniła dwóch Polaków, Staszka Aniołkowskiego i Jana Banaszka, to tak podnosi już rękę po dziką kartę? Będziesz się ciągle starał się te ekipy zapraszać, które mają w swoim składzie Polaków? Na pewno tak, ponieważ no, chcemy, żeby jak najwięcej Polaków startowało. Wiadomo, w World Tourze nie może każdy wystartować. Na pewno tutaj też jest piękne miejsce dla reprezentacji Polski. Nie wiem, czy w przyszłym roku też dostaniemy dziką kartę dla nich, bo no to tylko dwa państwa na świecie, którzy mają World Tour, Australia i Polska miała takie prawo. Grupy zawodowe się trochę buntują, bo to też, żeby mieć dziką kartę, to musi mieć paszport biologiczny, wszystkie te warunki trzeba spełniać itd., itd. No ale jest na pewno wielka szansa dla wszystkich Polaków, którzy startują, bo widzieliśmy po Kamilu Małeckim, jak wystartował, jak pięknie się, prawda, tutaj zaprezentował. Pech tego chłopaka, mam nadzieję, że znajdzie jeszcze jakąś grupę, że będzie mógł dalej kontynuować swoją karierę, bo naprawdę jest, on chce. Tak. To jest chłopak, który ma pasję, on chce, on to kocha i tak dalej. No raz się przewróci, już myślałem, że się pozbiera, znowu się przewróci. No taka seria nieszczęść, ale wiesz co, Adasiu, ja mówię, że w życiu nie ma złego, co na dobre nie wyjdzie. Może tak miało być, żeby się jakoś coś zmieniło. Może znajdzie jakąś grupę zawodową i dlatego kibicuję i niemu będę zawsze pomagał. Ja sam wiem, na wyścigu pokoju, jak się przewróciłem, to gdzieś takie zdjęcie było, bym ci go pokazał. Czekaj. O tu. Widzisz to? Aha. Z dwójką. To zdjęcie, na ten upadek zmienił całkiem moje życie. Tutaj wypadła mi ręka z barku, pół roku nie mogłem startować, rękę prawie chcieli odciąć, mam na śruby poskręcaną. Przyszli trenerzy do szpitala do mnie, gdzie już leżałem prawie pół roku w szpitalu, wychodząc tak cichutko, dyskretnie powiedzieli, ja z tego langa to już gówno nic nie będzie, wyrzućmy go z kadry i tak dalej. A tam leżę w gorące, już leżę, to no wiem, kurde, ładnie. A wiadomo, że kiedyś jak nie byłeś w kadrze, to byłeś na bocznych torach. No i zobacz, i pozbierałem się, w następnym roku wygrałem wszystko, co chciałem wygrać. Tour de Pologne, Settimana Bergamaska, medal olimpijski, czwarte miejsce na olimpiadzie w drużynie, wszystkie wyścigi po kolei, drugie miejsce w Meksyku i tak dalej. Wygrywałem, co chciałem i dzięki tym zwycięzcom dostałem jakby przepustkę, szczególnie dzięki medalowi olimpijskiemu, dostałem przepustkę do zawodowego peletonu. I może gdyby nie ten upadek, gdybym się nie zmobilizował podwójnie, bo dwa razy trenowałem tyle, co wszyscy, naprawdę chciałem pokazać wszystkim, że nie koniec, tylko dopiero początek. I to mi otworzyło, dało mi to drogę do zawodowego peletonu. Ja może gdybym się nie przewrócił, dalej bym był dobry, bardzo dobry, ale jako amator, a nigdy bym nie spróbował tego zawodowego kolarstwa, gdzie to było marzeniem każdego. I mówię, nigdy nie ma złego, co na dobre nie wyjdzie. Gdzieś tam mamy tą drogę zaznaczoną i trzeba to przyjmować z pokorą i na pewno się coś dobrego wydarzy. No trzymamy kciuki za Kamila Małeckiego. Mamy też kolejny, teraz Filip Maciejuk świetnie się pokazuje w tym sezonie. Naprawdę nawet nazwaliśmy go z Darkiem Baranowskim ostatnio Bizon z Puław. Skoro Belgowie mają swojego El Traktora, to my mamy Bizona, mamy kombajn. Tego niesamowitą robotę robił w Chorwacji. Cieszę na czele peletonu i widać, że no, że ma swoje miejsce w tej grupie. Cieszę się bardzo, że właśnie tacy nowi już kolarze wchodzą. My jesteśmy przyzwyczajeni do dwóch nazwisk, Kwiatkowski, Majka, ale że już inni wchodzą, właśnie Maciejuk, Aniołkowski czy Banaszek, prawda, którzy no, też się pokazują. No i przecież
Ja uważam, że Polacy kochają kolarstwo, mają we krwi kolarstwo, bo kolarstwo coś mi tak, wiesz, przypomina, bo ja też jeżdżę konno, taką szarżę ułanów. Musisz mieć fantazję, nie? Teraz to może te słuchawki tam w uszach i tak dalej, to cię tak hamują trochę, bo sam nie myślisz do końca, czy zaatakować, nie zaatakować, ty atakujesz, jak ktoś się do słuchawki mówi, nie, nie, poczekaj, bo coś tam, nie? Jest to bardziej reżyserowane, ale te wszystkie zwycięstwa, myślę, polskich kolarzy, cała historia, począwszy tam od Królaka, Więckowskiego, Magierę, Szurkowskiego, Szosdę, no i nas tam wszystkich, prawda? Tak. To się wiązało z taką fantazją. Ty musiałeś wybrać moment, kiedy zaatakować, musiałeś sam myśleć, musiałeś widzieć, musiałeś mieć ten instynkt taki, nie? I mamy gdzieś to we krwi. Myślę, że Polacy świetnie jeżdżą na rowerach. Na pewno brakuje gdzieś tej szkoły, gdzieś się tutaj brakuje, zawaliło, żeby takiego centralnego 23, szkolenia, tak jak, nie wiem, była ta szkoła Henryka Łasaka, który, nie wiem, zimę się pracowało ileś tam 5 godzin, ale to były narty biegowe, marszobiegi. I na te klimat, który tutaj mieliśmy, nie? To było super. Super było, bo my na przykład wyjeżdżaliśmy do Włoch na wyścig Settimana Bergamasca. Mieliśmy przejechanych, nie wiem, 3000 km raptem na rowerze i to na ostrym kole. A tam już przyjeżdżali Hiszpanie, Włosi, mieli po 15-16 tysięcy km wyścigani i tak dalej. Ale nam wystarczyły 3 etapy, żeby złapać tego rytmu wyścigowego. Zaczynał się 4., 5. etap, to myśmy w ogóle ich nie widzieli. Mieliśmy siłę, mieliśmy wytrzymałość, wydolność i tak dalej. I to ci starczało na cały rok. Była naprawdę świetna szkoła, bo ja nawet wiem, porównywaliśmy z Leszkiem Piaseckim, no bo jak mieszkaliśmy w Italii, to mówi, no teraz cały czas na rowerach, cała zima, Toskana, tutaj kilometry po 200, 250 kilometrów dziennie. Fajnie wszystko, ale tak do Giro d'Italia miałeś formę, a po Giro d'Italia wszystko spadło. Wróciliśmy do starych zasad, czyli listopad w Krynicy, wody, borowiny, wypoczynek totalny, prawie miesiąc później, grudzień, styczeń w Zakopanem, ostre koło właśnie, narty biegowe, marszobiegi i tak dalej, buzowanie takiego ogólnej wydolności i takiego głodu do jazdy na rowerze, bo jak to będziesz na tym rowerze cały czas jeździł, to się zmęczysz. To naprawdę się zmęczysz, to wtedy będziesz szukał, nie wiem, jakichś wspomagań, dopingów, innych rzeczy, ten rower cię przestanie radować i tak dalej. No musisz mieć taki głód, że jak jesteś zimą, prawda, na ciężkim rowerze, błotniki, ostre koło, tutaj ledwo co widzisz, bo to mróz, wtedy był 20 stopni mrozu, rękawice takie czołgistów, poubieranie gdzieś gazety, jakieś coś tam, bo nie było tych strojów, ale kurde, trenowałeś. Jak wyjechałeś do Włoch, jak wyszło słońce, zawsze jest takie powiedzenie, słonko wyżej, ząbek niżej, tak. Czyli ta forma zaczęła nam przychodzić i cieszyłeś się tym ściganiem. No po prostu to ci dawało radość, kiedy ty mogłeś, nie wiem, utrzymać go pod górę, zaatakować, odjeżdżać. To była zabawa, to była pasja i stąd właśnie myślę, że tutaj musimy szukać takiej szkoły, takiego powrotu trochę do tego, żeby tej młodzieży, której jest tak dużo, bo widzimy nawet jak przy Tour de Pologne robimy Tour de Pologne Junior, no to na każdym etapie 250 już takich w klubach rzeszonych zawodników. Jak robimy Open, nawet Tour de Pologne Amatorów imieniem Ryszarda Szurkowskiego, Orlen, prawda? No to 2000 ludzi jedzie na rowerach, ponad dwa, prawda? Żeby tego. Jest bardzo dużo chętnych jazd na rowerze, że Polacy pokochali i zawsze kochali kibicować kolarzom, ale teraz sami zaczynają jeździć. Myślę, że z tej masy ludzi, jak się stworzy dobry system selekcji, naboru, prawda, jakiegoś takiego szkolenia tych zawodników, naprawdę będzie mieli kolarze super. Bardzo ci dziękuję, Czesławie, za rozmowę. Zobaczymy, gdzie tutaj dalej będziesz rysował te kreski. No. Ale to rzeczywiście fajne zadanie, tak usiąść najchętniej sobie człowiek tam narysował. Wiesz, tak po Adasiu, prostu kiedy dookoła. Kiedy byłoby pięknie, jakbym zdecydował, okej, okay, tu. Jedziesz, rozmawiasz z prezydentem miasta, on ci mówi, super, panie Adasiu, robimy co trzeba i tak dalej, ale przychodzisz i mówi ci, no fajnie by było, ale nie ma tego, nie ma tamtego, tu są trudności, tam są trudności, no nie, niestety w tym roku nie, może kiedyś. No i ty szukasz dalej, może tu, no też nie, może tu, też nie. I to nie jest tak, że ja sobie tak ułożę, no trzeba znaleźć partnerów, trzeba znaleźć gospodarzy miast startowych, etapowych, premii, żeby to wszystko połączyć. No i wierzcie mi, że ja już teraz do tej pory po Tour de Pologne przyjechałem co najmniej z 15 tysięcy kilometrów samochodem. Spotkania, niespotkania z ludźmi. Teraz też w przyszłym tygodniu jadę, mam 7 czy 8 spotkań.
Żeby po prostu ten wyścig jakoś tak fajnie ułożyć, żeby też znaleźć tych gospodarzy, żeby zapytać się, co im brakuje, żebyśmy to razem zrobili i tak dalej, i tak dalej. Jest na pewno ciężka praca. To nie jest tak, że przychodzi pan Adaś z panem Czesiem, fajnie, dobrze, róbmy, nie? Tak, no tym bardziej, że ta sytuacja gospodarcza jest jaka jest. Wiadomo, że te miasta mają teraz ogromne wydatki, ale życzę ci, Czesławie, żeby ten... Wiesz, Adasiu, co jest piękne. Wyścig był naprawdę... Taki jak na jubileusz przystało. Ja wszystkim tłumaczę, że jak jest ciężko, to trzeba atakować. Zobacz, jak jechałeś na rowerze pod górę i szło ci lekko, no to bez sensu było skakać i odjeżdżać. Po co? Bo wszystkim idzie lekko, ale jak ty już tam jechałeś na bezdechu prawie, już się nogi zapiekały, już oddechu nie było i tak dalej i znalazłeś w sobie siłę, żeby oddać jeden skok, to odjeżdżałeś i wygrywałeś. Tak samo jest w biznesie, tak samo jest w sporcie, tak samo jest tutaj, prawda, jest jakaś konkurencja, coś się dzieje i ten najsilniejszy przetrzyma i zrobi. Czekamy w takim razie na kolejną edycję, ale myślę, że to nasza nie ostatnia rozmowa jeszcze przed tą edycją. No myślę, że będziemy sobie wracać do tego tematu, jak już będą się pojawiały kolejne etapy, kolejne miasta, to będziemy się spotykać i opowiadać o tym. No pewnie, że tak. Dziękuję bardzo. Dzięki, Adasiu.